22 maja roku 1966. 40 tysięcy Polaków zajęło miejsca na stadionie White City w Londynie, aby wziąć udział w święcie tysiąclecia Polski chrześcijańskiej. Na maszcie głównym łopoce znak marynarki wojennej, ozdobiona orłem biało-czerwona bandera błyskawicy. Przy dźwiękach warszawianki wychodzą na boisko bojowe sztandary batalionów, pułków, brygad i dywizji. Ukazuje się wyniosła postać duchowego opiekuna uchodźstwa polskiego, księdza biskupa Władysława Rubina. I wreszcie witany pieśnią Ecce Sacerdos ukazuje się arcybiskup Westminsteru, kardynał China. And my prayer this morning is that one day Poland will again be free. O Panno Święta, co jasnej bronisz Częstochowy i w ostrej świecisz bramie, Ty k nas dziś powróć duchem na ojczyzny łono. Msza Święta dobiega końca. Ksiądz biskup Rubin zaintonował w chorze coś Polskę, której słowa podjął cały stadion. Seniorzy aktorstwa polskiego na uchodźstwie, młodzież ze szkół sobotnich i organizacji społeczno-katolickich szykuje się do pochodu tysiąclecia. Poją Mieszko Dąbrówkę za żonę, chrzest przyjął wraz z narodem. W żywych obrazach przewijają się największe wydarzenia historii Polski.